Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a zbór modlił się gorliwie za nim do Boga. Dzieje apostolskie 12:5. Gorliwa modlitwa. Co najmniej 10 razy Księga Dziejów Apostolskich wspomina o wspólnej modlitwie wierzących z pierwszego wieku. Dzieje apostolskie opisują ich wspólną modlitwę za Piotra, którego śmierć z rąk Heroda wydawała się nieunikniona. Pomocne są cztery cechy tego spotkania modlitewnego. Po pierwsze, ich modlitwa trwała bez przerwy. Inne tłumaczenia używają terminu żarliwa lub gorliwa, aby oddać sens greckiego słowa, które oznacza rozciągnięta lub w pełnym napięciu. To nie był czas zdawkowej modlitwy, jedynie jakiegoś obowiązku czy rutyny. To była modlitwa pełna pasji. Chodzi o sformułowanie proseuche de en ektenos ginomene. I to słowo ektenos właśnie ma taki charakter, czyli rozciągnięta lub w pełnym napięciu. To nie był czas zdawkowej modlitwy i jedynie jakiegoś obowiązku czy rutyny. To była modlitwa pełna pasji. W ich wysiłkach nie było ani odrobiny luzu. Podobne słowo opisuje żarliwą modlitwę Pana Jezusa w Getsemane, co widzimy w Łukasza 22:44. Czyli 22:44. Kai genomenos en agonia ektenesteron proseucheto. Czyli właśnie tutaj widzimy to słowo ektenesteron. To samo słowo, tylko w innym znaczeniu gramatycznym. Czy taką żarliwość mamy w naszych własnych spotkaniach modlitewnych? Po drugie, modlitwa była ofiarowana przez Kościół. Z pewnością każdy wierzący powinien spędzać osobisty czas z Bogiem na modlitwie. Modlitwa zbiorowa daje wyraźnie wyjątkową możliwość wyrażenia naszej żywej jedności jako lokalnego świadectwa chrześcijan. Jakie musi być dla aniołów, jakże musi być dla aniołów, jakże musi to być zajmujące dla aniołów, gdy widzą latarnie modlitwy świecące w górę z miast, w których spotykają się wierzący. Jak słodko musi brzmieć nasza wspólna modlitwa przed tronem łaski. Po trzecie, ich modlitwa była skierowana do Boga. Nasz nieograniczony dostęp do świętej obecności Boga jest jednym z największych błogosławieństw, jakie On dał, ale być może najmniej go cenimy. Przemieniłoby to nasze modlitwy, gdybyśmy naprawdę docenili zaproszenie do swobodnej rozmowy z Panem nieba i ziemi. Przemieniłoby to nasze modlitwy, gdybyśmy naprawdę docenili zaproszenie do swobodnej rozmowy z Panem nieba i ziemi. I po czwarte, modlili się za Piotra. Kiedy się modlimy, powinniśmy być konkretni. Zbyt często modlimy się w ogólnikach do Boga, który uwielbia dawać precyzyjne odpowiedzi. To prawda, że ci, którzy modlili się w Dziejach Apostolskich, byli zaskoczeni Bożą odpowiedzią. Nie osądzajmy ich zbyt surowo, bo być może w porównaniu z nimi my w ogóle się nie modlimy. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a zbór modlił się gorliwie za nim do Boga. Dzieje apostolskie 12:5.